Witajcie moi drodzy w nowym filmiku. Nie wiem, słuchajcie, co mi się dzieje z kamerą. Jakieś dziwne w ogóle tutaj informacje mi się pokazują. Nie wiem, o co chodzi. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Mam nadzieję, że to się nagra. Powiem wam, że wybieram się do Polski i właśnie już się tutaj powoli przygotowuję. Ja po prostu tak mam, że muszę zawsze wcześniej sobie pewne rzeczy przygotować, porobić jakieś listy, bo inaczej to połowy rzeczy nie wezmę. I tak było też ostatnim razem, jak jechałam. Też to, co tak naprawdę to, co najważniejsze, nie wzięłam. I powiem wam jeszcze taką jedną rzecz. W ogóle nie wiem, powiem wam, że nie wiem w ogóle od czego zacząć, bo to jakby sytuacja, którą przeżyłam, tak mnie zszokowała, że nie wiem w ogóle jak zacząć od tej historii, ale stwierdziłam, że nagram filmik na ten temat. W ogóle się zastanawiałam, czy nagrywać, czy nie nagrywać, ale stwierdziłam, że nagram, bo uważam, że jeśli pewne rzeczy się dzieją, których nie chcemy, żeby się działy, to trzeba po prostu jakby wyrzucić to z siebie, powiedzieć o tym głośno. I to, co ja przeżyłam, nie chciałabym tego przeżywać po raz drugi. Nie chciałabym więcej spotykać takich ludzi po raz kolejny. Ale już mówię wam, o co chodzi. Żeby jakby nikt się nie domyślił, o kogo chodzi, to oczywiście zmienię fakty i zmienię imiona. A więc załóżmy, że mamy Bogdana i Beatę, ojca z córką. No i słuchajcie, ojciec z córką, tutaj ojciec pracuje w Austrii i przyjechał tutaj sam. Nie ma nikogo, nie ma rodziny, nie ma znajomych, nie ma kolegów. Nie mówi też zbyt dobrze po niemiecku. No jest, powiedzmy, pracuje na produkcji, więc jego praca nie wymaga też zbytnio zaawansowanej znajomości języka niemieckiego. No więc sobie pracuje. No i przyjechała do niego córka, Beata. Córka po 20 plus minus 25, może coś takiego, przyjechała do ojca, ponieważ w Polsce co prawda troszkę pracowała, ale to była taka bardziej praca dorywcza, więc nic stałego, i chciała sobie otworzyć w Polsce swój biznes. No ale wiadomo, młoda dziewczyna, nie ma na to finansów, funduszy, więc stwierdziła, że przyjedzie do ojca, może gdzieś tam się załapie i po prostu sobie dorobi na to, co tam chce. No i tak też zrobiła. Natomiast no, mija kolejny miesiąc już, no i Beata nie ma pracy. Beata też nie mówi po niemiecku, za bardzo też nie chce się uczyć tego języka, mówi po angielsku, nie wiem w jakim stopniu. Jeśli to jest taki angielski szkolny, no to podejrzewam, że mówi tak w takim stopniu komunikatywnym, żeby po prostu się dogadać, ale to też nie jest żaden angielski biznesowy, który jest wymagany na stanowiskach menadżerskich. Więc Beata sobie, powiedzmy, z tą znajomością przyjechała tutaj do ojca. No ojciec ją na ten moment cały czas utrzymuje, tak? Bo tak jak mówię, mija kolejny miesiąc, Beata nie ma pracy. No i Bogdan też jakoś się tym specjalnie bardzo nie przejmuje. Na zasadzie, no co ma być, to będzie. Natomiast no też mu tak nie do końca się podoba to, że Beata jakby nie angażuje się aż tak bardzo w poszukiwanie tej pracy. Tak jakby, no wiecie, nie wiem, nie ma chęci, nie ma zapału, może gdzieś to wszystko ją, jakby ta cała Austria ją przeraża i po prostu nie wie, od której strony zacząć. No bo ja domyślam się, powiedzmy, moja sytuacja była inna, bo ja znałam język, natomiast jakby domyślam się, jak ktoś przyjeżdża bez języka, którym się posługują ludzie w danym kraju, no to jest ciężko, tak? No bo gdziekolwiek by nie wszedł na stronę, na Facebooka, no to jest wszystko w tym języku, tak? Więc no ciężko się odnaleźć, cokolwiek zadziałać, jakieś kroki wykonać. Wszystkie ogłoszenia o pracę też są po niemiecku, więc na pewno nie jest to łatwe.
No i słuchajcie, ja sobie rozmawiam z tymi ludźmi, no więc bardzo mili, jak gdyby bardzo tacy, Beata troszeczkę taka cicha, wycofana, bardzo taka raczej małomówna, ojciec zupełne przeciwieństwo, bardzo taki towarzyski, wesoły, uśmiechnięty, cały czas mówił. No więc ja, jako osoba już, która trochę doświadczenia ma, która się orientuje, gdzie ewentualnie tej pracy szukać, gdzie poczynić pierwsze kroki i co zrobić, tak? Więc zaczęłam im podpowiadać, gdzie ewentualnie się zgłosić, dokąd iść, gdzie mogą znaleźć jakieś oferty, tak? Podpytać w ogóle, no żeby, wiecie, no jeśli już dziewczyna tutaj jest, no to trochę szkoda, żeby siedziała i marnowała tak naprawdę swój czas, nie mając też tutaj ani koleżanek, ani rodziny. No jedynie są jakby ojciec skazany na córkę, córka na ojca, tak naprawdę. Nie mają nikogo poza sobą tutaj, więc no trochę no słabo, tak? Bo to jest, mówię, młoda dziewczyna, mogłaby coś robić, no cokolwiek, ale w ogóle żeby wyszła do ludzi, żeby poznała, żeby miała jakieś doświadczenie w pracy, tak? No jeśli już coś, jeśli jest tutaj w ogóle, no to niech z tego korzysta, tak? W jakikolwiek tam sposób, ale no najgorsze chyba, co można zrobić, no to przyjechać i siedzieć w mieszkaniu i nie wiem, no patrzeć tylko na ojca, kiedy wróci. Bo tak to rzeczywiście może się bardzo zniechęcić i w ogóle, nie wiem, ja to chyba w depresję popadła, bo ja po prostu, ja nie mogę, ja po prostu muszę coś robić. No w każdym razie, słuchajcie, ona się zapytała ewentualnie właśnie, gdzie tutaj czegoś szukać i tak dalej, więc ja jej podpowiedziałam i później też właśnie dała mi parę wskazówek, oni mnie pytali o różne rzeczy, o zakładanie tutaj biznesu i tak dalej, ja im to osobiście odradziłam, bo wiem jakby z czym by Beata chciała zacząć jakby tutaj swoją działalność, natomiast nie znając niemieckiego i akurat z tym, co jakby chciałaby właśnie rozpocząć, no szanse są praktycznie żadne. To by ewentualnie mogła być dobra sytuacja, gdyby była gdzieś zatrudniona i po prostu robiła sobie dodatkowo. To tak, ale bez języka, czy tylko powiedzmy z angielskim takim, że się na zasadzie dogadam się, to jest po prostu za mało na to, żeby się utrzymać, żeby to było jedyne źródło dochodu, z którego da się radę utrzymać. To w ogóle nie ma takiej opcji. Więc ja oczywiście tego też tak nie powiedziałam dosłownie, dosadnie, bo też jakby wiecie, nikomu nie chcę tutaj skrzydeł podcinać, natomiast no wiem, jak sytuacja wygląda, tak? Znam już mentalność tych ludzi i po prostu mogę oszacować, co im się będzie podobało, a co nie, i wiem, że na to po prostu nie będzie chętnych, na tą, powiedzmy, działalność, o której ona myśli. No ale jej podpowiedziałam różne rzeczy, no i oczywiście tak zachęciłam, żeby przede wszystkim, żeby próbowała, żeby gdzieś tam się ogłaszała. No i on oczywiście, ja mówię, że mogę tam pani jakieś linki podesłać, no oczywiście ona bardzo chętnie, więc ja przyjechałam do domu, już w ogóle była późna pora, ale cały czas myślałam o tym, żeby tym ludziom pomóc. Bogdan w ogóle bardzo sympatyczny, nawet sam zaproponował, że mówi, jakby pani czegoś potrzebowała, to ja jestem, więc ja mówię, no nie ma problemu, no, jesteśmy Polakami, więc ja jestem jak najbardziej otwarta, żeby się wspierać, tak? Czy żeby sobie pomagać. Nie mam w ogóle z tym problemu. Bardzo chętnie to uczynię. No i słuchajcie, przyjechałam do domu i tak w ogóle pomyślałam o nich. Napisałam jej, właśnie Beacie, wszystkie jakby linki, czy takie możliwości, gdzie może sobie zajrzeć, czy gdzie ewentualnie mogłaby się ogłosić, tak? Na zasadzie takiego testu, próby, czy to w ogóle chwyci. Sama się zaoferowałam, bo jakby usługi, które ona chce oferować, do nich też potrzebuje po prostu ludzi, żeby mogła sobie troszeczkę na nich praktykować, więc ja się sama zaoferowałam właśnie w tych wiadomościach, że już jakby będę po urlopie, to jak najbardziej chętnie możemy się spotkać i jak gdyby ja się sama tutaj oferuję. I co tam, słuchajcie, jeszcze? No i dałam jeszcze jakieś takie, powiedzmy, wskazówki, rady, tak, które ewentualnie mogą być przydatne. I teraz
widzicie, szkoda, że nie jestem na żywo, bo teraz powinnam zrobić stop i zadałabym wam pytanie, jak myślicie, co się stało, kiedy ja napisałam te wszystkie linki, te wszystkie wskazówki, te wszystkie informacje, które mogły mi się przydać, czyli napisałam kilka wiadomości, tak? I jak teraz myślicie, co się stało? Bo ja tego się kompletnie nie spodziewałam. No szkoda, widzisz, szkoda, że nie jesteśmy na żywo, nie będę robić z takim tematem live'a. A nie mogę jakby zatrzymać ale powinnam teraz właśnie zatrzymać filmik i powiedzieć, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, co się stało. Kiedy ja tym ludziom wszystko wypisałam, wszystkie jakby dałam rady, takie naprawdę od serca, żeby im ułatwić, bo wiem, że po prostu ludzie się nie orientują. Ojciec Bogdan też nigdy tutaj nie był, więc to jest też jakby jego pierwsza przygoda z Austrią. Więc po prostu, no żeby ich jakoś lekko nakierunkować, po prostu od serca wypisałam wszystko to, co wiem, co ewentualnie mogłoby im pomóc. Tak, żeby, czy tej Beacie, żeby gdziekolwiek znalazła jakiekolwiek zatrudnienie. I teraz słuchajcie, no jak myślicie właśnie, co się stało? No nie mogę ja tutaj niestety zrobić stop i czekać na komentarze. No słuchajcie, nie stało się tak naprawdę nic. W sensie, po moich wiadomościach nie było w ogóle ani słowa komentarza. Nie było słowa, nawet głupiego słowa, najprostszego na świecie, jakim jest dziękuję. Nie było kompletnie nic, żadnej reakcji. Rozumiecie? Ja się napisałam, ja się nastarałam, ja się tam naprodukowałam przed nimi. I to wszystko zostało, takie mam wrażenie, po prostu totalnie olane. Ktoś sobie może, nie wiem, może ona sobie skorzysta z tych wskazówek, może sobie nie skorzysta, nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie to. Natomiast chodzi o sam fakt, że naprawdę zrobiłam coś ze szczerego serca, bo wiem, że ludzie, którzy przyjeżdżają i wiem, że przyjeżdżają za pieniędzmi, bo po prostu tych pieniędzy im brakuje w Polsce, mogą mieć braki, jeśli chodzi o różne urzędy, jeśli chodzi o w ogóle o to, gdzie się udać, czy żeby sprawdzić, czy są jakieś opcje, na przykład nauki języka. Ja gdybym pojechała, no nie wiem, do Norwegii, no to też bym stanęła i nie wiedziała w ogóle, czy w prawo, czy w lewo, tak? No to jest logiczne. Więc jak gdybym mam to taką empatię, czy wiem, że jestem wysoko empatyczna, więc jakby od razu się wczuwam w sytuację tej osoby, więc mam tą empatię, że jestem w stanie zrozumieć, że ludziom może być ciężko, no tym bardziej, że widzę, powiedzmy, dziewczynę dorosłą i ojca, który ją utrzymuje i który tak naprawdę na nią pracuje i muszą wyżyć z tej jednej pensji, więc na pewno nie jest jemu też łatwo, tak, mimo że starał się zachować gdzieś tam pozory, że wszystko jest super i fajnie i w ogóle nie ma się czymś przyjmować, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę przez łzy powiedziane i przez smutek, no bo tak naprawdę no chyba to nie tak powinno wyglądać, tak? Córka powinna mieć pracę chociażby jako sprzątaczka, pokojówka, cokolwiek, bo no, na więcej bez języka też nie ma co liczyć, nie ukrywajmy, ale to ta praca to już powinna być po miesiącu maksymalnie dwóch od tak załatwiona. Natomiast no za chwilę powiedzmy będzie pół roku, a dziewczyna siedzi i nie ma pracy, tak? Więc naprawdę jakby rozumiem sytuację, czy ktoś mi to powie dosłownie, czy nie, to jestem w stanie gdzieś tam się wczuć. Znam też życie, tak? Wiem, jakie są koszty w Austrii i wiem, że to nie jest tak, jak tata mówi, że w ogóle no wszystko fajnie, super. Bo mieszkanie trzeba opłacić, córkę trzeba utrzymać, do jedzenia trzeba coś kupić, samochód trzeba zatankować, na to wszystko są potrzebne pieniądze. I wiecie, po prostu chciałam, to naprawdę zrobiłam z czystego, w ogóle bez żadnych jakichś tam, wiecie, pobudek materialnych, albo na zasadzie, no ja wam mogę tam, nie wiem, coś napisać po niemiecku, ale to kosztuje. W ogóle nawet coś takiego by mi przez gardło nie przeszło. Zrobiłam to naprawdę z czystą przyjemnością i po prostu z taką, bym się cieszyła, że w ogóle mogę komuś pomóc. I powiem wam, że po tym wszystkim nie dostałam nic, po prostu nie dostałam nawet głupiego słowa dzięki. Fajnie, że przekazałaś te informacje, popatrzę sobie, poczytam. Nic, po prostu nic.
Nawet głupie gulajka nie dostały mojej wiadomości. Wiecie, to ona już trochę się śmieje, ale no, tak to wygląda. I powiem wam, że jak czytam często różne komentarze i Polacy o Polakach się źle wypowiadają na różnych grupach, na forach, że z Polakiem to od Polaka to jak najdalej. Ja zawsze gdzieś tam wewnętrznie był taki we mnie właśnie taki wewnętrzny sprzeciw, że to tak, no jak to? To, no co, to nie wiem, z Polakiem się nie dogadam, no to co, szybciej się dogadam z Austriakiem, z jakimś obcym, a nie z Polakiem. I słuchajcie, mam wrażenie, że właśnie tak jest, naprawdę. Po tym, co ja teraz przeszłam, a to nie jest pierwsza sytuacja, w sensie pierwsza sytuacja z Polakami, więc stwierdzam, że nie wiem, albo ja jestem kompletnie z jakiegoś innego świata, albo jestem kompletnie inaczej po prostu wychowana z innymi wartościami, właśnie takimi, że pomagajmy sobie i po prostu, no nie wiem, no co ja stracę, jak napiszę komuś parę wskazówek, które mogą mu się przydać. No jedynie straciłam czas, tak? A tutaj po prostu, no nic, słuchajcie, zero. Nawet, okej, spoko, ale to mnie nie interesuje, co napisałaś, tak? Albo w ogóle już nie dziękujemy za twoje porady, no cokolwiek. Słuchajcie, cokolwiek, jakikolwiek odzew, nie było normalnie ani słowa. I to jest tak przykre, bo nawet jakby ta Beata mi napisała, wiesz co, weź się odwal, my nie potrzebujemy twoich porad, to ja bym przynajmniej wiedziała, okej, dobra, jest jasny komunikat, tak? Dziewczyna nie chce, czy oboje nie chcą, więc spoko, nie ma w ogóle problemu, tak? Dla mnie jakby jest jasny przekaz, ale tutaj nie ma nic. Rozumiecie? Ja bym w życiu tak nie mogła postąpić wobec osoby, która bym widziała, że chce mi pomóc, która nie oczekuje niczego w zamian, nie mówi, że słuchaj, ja ci pomogę, ale to będzie tyle i tyle kosztowało, bo wiem, że takie przypadki też są, że ludzie po prostu chcą na każdym zarobić. Więc w ogóle nie było czymś takim mowy z mojej strony i na sam koniec nie ma totalnie reakcji żadnej. Mimo, że nawet sama Beata mi mówiła, że no będzie bardzo wdzięczna, jeśli ja cokolwiek jej tam prześlę, tak? Jakiś link. Bo wiedziałam, że jeśli nie zna niemieckiego, no to może jej nawet jak sobie tam wpisze jakieś hasło, no a wszystko jej się wyskoczy po niemiecku, no to i tak nic nie zrozumie, tak? Więc chciałam gdzieś tam ją nakierunkować, jakieś linki podesłać, czy można sobie czasami język zmienić. Więc jakby w rozmowie, że tak, że okej, że fajnie by było, jakbym przysłała i słuchajcie, ja to wszystko wysyłam i po prostu jest jedno wielkie gówno. Nie ogarniam czegoś takiego, nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, jak ludzie dorośli, no bo to mówię, jest dorosły ojciec i dorosła córka, mogą się tak zachować. Znaczy no, jakby z ojcem nie piszę, jakby nie mogę się ojcu wypowiadać, bo z ojcem nie pisałam, tak, pisałam z Beatą. Natomiast nie jestem w stanie pojąć kompletnie takiego podejścia i no jeśli ona rzeczywiście ma takie podejście, to też się nie dziwię, że nie ma pracy, bo wydaje mi się, że może tak powiem, słuchajcie, górnolotnie, ale wydaje mi się, żeby coś w życiu dostać, to też trzeba najpierw coś od siebie dać. Jeśli takie ma podejście do osoby, która naprawdę wyszła z sercem na dłoni, do niej, żeby pomóc i żeby jakoś tam sytuację poprawić i sama się zaproponowałam, powiedzmy, do tego, żeby gdzieś tam być dla niej, tak? Czy żeby sobie mogła pewne rzeczy przetestować i w ogóle bez problemu nawet bym jej za to zapłaciła, więc zamiast się cieszyć, że o kurczę, dobra, jest fajnie, jest jedna osoba, tak? Już kogoś mam, już mogę coś działać. Już mogę sobie, nie wiem, to przećwiczyć, to co bym chciała robić, tak? I mam kogoś chętnego. I zamiast, wiecie, jakby pociągnąć to, tak? Iść za tym. To jest kompletna cisza, totalny mur. Totalny mur w ogóle... Nie wiem, słuchajcie, może ja to źle odbieram. Być może tak jest, być może ja to gdzieś tam zbyt emocjonalnie odbieram, natomiast ja po prostu nie rozumiem takiego podejścia. Nie napisać komuś słowa głupiego dzięki za to, że wypisuję, za to, że poświęcam swój czas, za to, że się postarałam jakby tym ludziom pomóc w jakikolwiek sposób.
i w ogóle nie dać żadnej reakcji, dla mnie to jest, mówiąc krótko, totalnie niezrozumiałe. Totalnie niezrozumiałe zachowanie. I coraz bardziej się skłaniam do tego stwierdzenia, co właśnie często piszą Polacy na forach, na grupach, że jak Polak ci nie zaszkodził, to już ci pomógł. I naprawdę po tym, co widzę i po tym, jakich ja tutaj Polaków poznaję, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale no kilka już poznałam osób, bardzo takich fałszywych, bardzo nieprzyjemnych. Oczywiście na pierwszy rzut oka super, w ogóle do rany przyłóż. Potem się okazuje, że to w ogóle ludzie no, z totalnie chyba innej bajki niż ja. No. Oczywiście no, też się tak może zdarzyć, tak? Nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy. Natomiast no, ja jestem w totalnym po prostu szoku, skąd ci ludzie są, gdzie oni się uchowali, skąd oni w ogóle przyjechali, że oni są tacy prymitywni, tacy zacofani i tacy niewychowani, żeby na czyjąś pomoc nawet nie zareagować. I tak jak mówię, to nie jest już pierwszy przypadek, czyli no jednak coś jest na rzeczy, że Polacy za granicą to chyba jest naprawdę jakaś bardzo specyficzna grupa, o czym ja muszę się po prostu przekonać, żeby uwierzyć.